Cześć, z tej strony Marcin, reprezentuję firmę Nord.pl. W dniu dzisiejszym zajmiemy się wymianą gumowego węża, tego oto węża prowadzącego z zasobnika do bębna pralki. Wąż jest dostępny na naszym portalu Nord.pl. Pamiętajcie, że pralka jest to urządzenie elektryczne i należy zachować wszelką ostrożność. Ja, tak jak widać, obudowę już mam częściowo zdjętą. Jeżeli nie pamiętacie, jak to się robi, zajrzyjcie na nasze wcześniejsze odcinki. Wymontujemy na początku panel. Aby to zrobić, trzeba wyjąć zasobnik. Już kiedyś pokazywałem, jak to się robi. Panel, gdy mamy już zdjęty, kładziemy sobie na pralce. Bądź jeżeli kabel na to nie pozwala, wierzamy go delikatnie z boku. Potrzebny nam teraz będzie zwykły śrubokręt, aby podkręcać po kolei te oto śrubki. Teraz, gdy już mamy odkręconą pierwszą listwę, przystępujemy do odkręcenia drugiej. Jedną. Jak i drugą. Teraz zajmiemy się demontażem zasobnika. Potrzebne nam będą do tego kombinerki, aby dwa zaczepy przesunąć, odczepić węże i następnie wyjąć zasobnik. Zaczynamy od zaczepów. Ściskamy je kombinerkami, przesuwamy w głąb. Tak samo i z drugim. Teraz możemy odczepić gumę. Teraz przystępujemy do odczepienia zasobnika od węża prowadzącego. Teraz, gdy mamy zasobnik już odczepiony, pozostaje nam jedynie odłączyć wąż od bębna pralki. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. W ten oto sposób wymontowaliśmy stary wąż. Mamy już nowy wąż, przystępujemy teraz do montażu. A więc wracamy po prostu tą częścią na miejsce łączące wąż z bębnem. W ten oto sposób zamontowaliśmy wąż z powrotem do bębna pralki. Nie pozostaje nic innego, jak zamontować z powrotem zasobnik, podłączyć dwie listwy i zakręcić obudowę. Zakładamy pierwszą listwę. I za chwilę przykręcimy drugą. W dniu dzisiejszym pokazałem Wam, jak łatwo wymienić wąż łączący zasobnik z bębnem pralki. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Pozdrawiam.